Kolejny z pięknych talarów Stanisława Augusta Poniatowskiego, nominał 6 zł, czyli talar z 1794 roku, w pięknej kondycji i z notą MS-62, czyli jeden z najpiękniejszych egzemplarzy potwierdzony przez amerykańską firmę NGC, czyli Numismatic Grading Corporation. Tutaj zwróćcie uwagę, że moneta w pięknym, naturalnym, srebrnym kolorze. Tak te monety wyglądały, jak wychodziły dosłownie z mennicy, z podstępla, bez żadnej patyny. Tutaj z drugiej strony będzie trochę więcej jeszcze połysku i tutaj zaczęła się robić już ta piękna patynka, prawdopodobnie od trzymania tej monety na jakimś starym drewienku. Wtedy one tak pięknie patynują na różowo-pomarańczowo-żółty kolor. Kolor coś niesamowitego. Wyjątkowej rzadkości, z minimalnym justunkiem, tutaj dopiero macie z prawej strony na górze, ale ta moneta jest naprawdę ozdobą każdej kolekcji, szczególnie tutaj kolekcji talarów polskich, więc serdecznie polecam. Pozycja 228 na aukcji 35 premium już 17 września w hotelu Raffles Europejski w Warszawie i na aukcja.pl.